Bożena Dekiel widzom serialu na wspólnej znana jest bardzo dobrze. Polska aktorka wciela się w swoją postać już od 2003 roku, czyli od pierwszego odcinka. Widowie uwielbiają jej postać, ale nie wiedzą, jak co się dzieje, kiedy na planie pojawia się Bożena Dekiel. Jej kolega z serialu postanowił podzielić się ze wszystkimi pewnym sekretem. Bożena Dekiel to jedna z ulubionych polskich aktorek, którą widzowie od lat mogą oglądać w serialu na wspólnej. To o jej udziale w tym serialu opowiedział kolega z planu, Mieczysław Hryniewicz. Okazuje się, że aktorka wiele ukrywa przed widzami i nie zdradza, jaka jest naprawdę. Jaka jest Bożena Dekiel na planie na wspólnej? Mieczysław Hryniewicz w rozmowie z Faktem zdradził, jak układa mu się współpraca z koleżanką. Bożena Dekiel w serialu na wspólnej gra rolę jego żony, aktorzy więc każdego dnia spotykają się na planie i spędzają ze sobą czas. Od emisji pierwszego odcinka minęło już wiele lat, więc Hryniewicz zdążył już poznać swoją koleżankę. Trochę już zagrałem w życiu scen, gdy zabijałem, oszukiwałem, krzyczałem. Jednak nic mnie tak emocjonalnie nie wyczerpuje, jak zagranie kłótni z Bożenką, przekazał aktor. Przy okazji rozmowy wyszło na jaw, że Hryniewicz nie jest zachwycony faktem, że Bożena Dekiel jest jego serialową żoną. Dodał także, że cała ekipa przejawia duży respekt przed aktorką. Wcześniej bardzo boli mnie tego dnia brzuch, a już po nakręceniu, głowa. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale chyba po prostu jej aura tak na mnie działa. Ale żeby nie było to źle odebrane, oczywiście kocham Bożenkę nad życie. Dodał aktor. Bożena Dekiel poznała się z Hryniewiczem wiele lat wcześniej. Bożena Dekiel zna się z Mieczysławem Hryniewiczem już od kilkudziesięciu lat. Aktor wyznał, kiedy miało miejsce ich pierwsze spotkanie, dodał także, że Bożena Dekiel wpadła mu od razu w oko. Wtedy nie wiedział, że po latach ich drogi znowu się skrzyżują. 2. Prywatnie znamy się z Bożenką od 1969 roku, czyli od mojego przyjazdu do Warszawy. Pamiętam ją, jak była w komisji przyjmującej uczniów do szkoły teatralnej. Zawsze uśmiechnięta dodawała otuchy innym. I wtedy, muszę przyznać, wpadła mi w oko. Wyznał Onet.